Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo z gry Far Cry 4. Dzisiaj pierwsze co zrobimy, to kupimy sobie jakąś broń. Ona mi jest teraz koniecznie tutaj potrzebna. Okej, być może wiecie co, odblokowano nową broń łuk. Odblokowano nową broń, dobra. Okej, ale pierwsze co zrobimy, to sprzedamy wszystko co zdobyliśmy. Skóra wilka, ona jakoś specjalnie tutaj, widzicie, droga nie jest, ale dostaliśmy 12 tysięcy, więc pieluchy też sprzedamy. Okej. Worek ryżu, wszystko chyba posprzedawam. Posprzedaję. Prezerwatywa za 1600, no bez jaj. Tak, to jest taka rzadkość, że taka droga jest tutaj. Wszystko sprzedamy. Oprócz tego kartki od mamy. Powiedzmy, że gdybym taką kartkę miał, to byłby to dla mnie dosyć sentymentalne tutaj. Sentymentalna rzecz, więc po prostu ją zostawimy tutaj. Nie będziemy jej sprzedawali, tym bardziej, że 200... Aha! Dobra, miałem iść przecież kupić broń. Ale jestem zakręcony dzisiaj, ale... Powiem wam, że to co się dzieje pod odcinkami z Far Cry'a 4 to jest jakaś masakra. Nie spodziewałem się, że tak będzie to na moim kanale popularne. Tyle łapek to ja chyba pod żadnymi innymi filmami nigdy nie miałem. Okej, kup i dostosuj. Teraz tak, co ja mogę w ogóle tutaj kupić? Broń. Wymaganie, aha, czyli dobra, czyli mogę mieć tylko jedną broń. Ja nie muszę kupować, tylko wystarczy, że zamienię. Po prostu nie mam więcej tutaj miejsca w ekwipunku. A możemy ją jakoś zmodyfikować. Te modyfikacje są strasznie drogie, jak widzicie. Za te pieniądze mogę sobie kupić kolejną broń, więc na razie tego nie będę tutaj, nie będę kombinował. Dobra. Mam już tego akacza, tak? Mam go czy nie mam? Mam. Dobra. Teraz pędzimy do kolejnej misji. Ona jest dokładnie tutaj. Niestety nie mogę się tam teleportować, bo nigdy tam jeszcze nie byłem. Tak więc będziemy się musieli tutaj, będziemy sobie musieli lecieć normalnie na pieszo. Ale jak widziałem, naprawdę dla mnie gra jest rewelacyjna. Wam też widziałem, że się naprawdę bardzo podoba, więc aż przyjemne będzie tutaj. A czekajcie, bo ja muszę to pozmieniać też tutaj. Sterowanie. Sterowanie pojazdem jest beznadziejne. Jazda domyślna, klasyczna, dobra. Tak samo było w Battlefieldzie 4, też wcześniej nam kazali jeździć na analogu, a potem sobie musiałem to zmienić na klasyczne ustawienie. To zdecydowanie jest ono dla mnie przyjemniejsze, powiem wam. Dobrze jadę? Chyba nie. Czekajcie, wjeżdżam gdzieś tutaj w ogóle. Nie tu, gdzie powinienem. Też jeszcze brakuje mi jednej rzeczy. Chciałbym zmienić kamerę na taką... Dobra, nie wyszło. Ale jak widzicie, można zrobić nawet i salto. Wystarczy po prostu odrobina kreatywności, można zrobić nawet salto na kładzie. W tej pierwszoosobowej kamery ciężko mi się jedzie. Gdzieś to w ogóle zmienić? Chyba nie. Dobra, jedziemy tamtego gostka. Wow! Wow! Dobra, udało się. To nie są rywale, nie. Dobra, nie ma się czego obawiać, ale zobaczcie, jak to pięknie tam w oddali wygląda wszystko. Dobra, wbijamy. Nie zdążyłem nawet. A, poradzili sobie. A tam są jeszcze na górze gdzieś, widzę. Słuchajcie, pomogę im tutaj, jak już jestem na miejscu. Gdzie oni są? Gdzieś ich słyszę. A to ci tutaj głupieją. Tylko tracą amunicję. Wow! Dobra, sorry, nie wiedziałem, chciałem sprawdzić, czy jest możliwość ostrzału swoich. Sorka. Dostałem ojemne punkty niestety. Ale jak to mówią, nie sprawdzisz, to się nie dowiesz, co nie? A zakładam, że na pewno znalazłaby się jedna osoba wśród moich widzów, która byłaby ciekawa, czy można zabijać swoich. No jest, to jest taka możliwość, niestety cała reszta
się na nas zrzuci, tak? Tutaj to trzeba mieć tylko świadomość. Tutaj jakąś furą jadą! No nieźle. Idziemy dalej. Kurczę, myślałem, że to będzie taka dosyć daleko, to na, ten teren był dosyć odległy na mapie. No tutaj kładem to widzicie raz, dwa. Zdaje się dotrzeć do kolejnych punktów. Ale coś tu się dzieje niedobrego. Aha, strzelnica, dobra. Bałem, że coś tutaj po prostu na nas czeka. Pewnie jakaś misja tutorialowa. O. Welcome to my church! Away from church! That sells guns? Of course! Well, the meek shall inherit the earth, my friend. All they need are some good guns. Revelation 5:5. It is the most invigorating read. And one of the elders saith unto me, Weep not! Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and loose the seven seals thereof. It is our Savior. It is our Savior returned to us as a lion, a warrior. So, I started thinking to myself, when the Son of God is reborn, what gun would he use? When Christ returns to break the seven seals and bring about the rapture, he returns as a lion, yes? A lion needs teeth. What gun would Jesus choose? Deuteronomy 32:47. For there are no empty words for you, but your very life. Or maybe Revelation 19:11. The discretion of a man deferreth his anger. I don't know what you're talking about. A soldier knows. A soldier always knows. For we have seen the rapture and survived it. You need guns to do righteous work, AJ. For every gun is a Bible. For every bullet, a sermon. And for every radio tower that you free from pagans' lies, I will give you something. A reward. It is the will of God. Here. This is for the first one. Vandaport is under attack! We need fighters here Sabah, now! What's happening? We're under attack! Stay away! Oh, shit! Go forth into all the world and proclaim the gospel to the whole of creation! No ten koleś bez odwienia ma narąbane w głowie i strasznie przypomina takiego kolesia z... przypomina mi on... Ja mam w ogóle iść, czekajcie, mam 5 minut, więc muszę się tu sprężyć. Dobra. Przypomina on mi kolesia z ekipy chyba z New Jersey, czy tam ekipa... No, z New Jersey, chyba jest taki koleś, taki... Dziwnie wyglądający, strasznie mi ten koleś, tego właśnie kolesia tutaj przypominał. She was never happier than she was back then, and I should say the same for myself. We had such plans, not just for our little family, but for Kirat. It wasn't always like this. I long for those days, but then it's too late. I tried, I really, really did, but this place is ruinous. Try not to let them drag you down, Andre. Ishwari didn't send you back here for that. Dobra. Mniejsza już... Mniejsza już to, jak ten koleś wygląda, trzeba tam wbić i kurde, nie wiem czy jadę, ta gra mnie prowadzi, widzę, ścieżką, ale wydawało mi się, że to będzie troszeczkę dłuższa droga. No nie, śledź tutaj. No nie wiem, na razie mam gdzieś totalnie ich tutaj, co się tutaj dzieje, bo wydaje mi się, że mam jechać tam, gdzie mnie gra prowadzi. Nie mam też za dużo czasu, gdyby czas nie był ograniczony, na pewno bym im pomógł, ale inaczej... Nie chcę ryzykować, wiecie?
Oni powinni sobie też poradzić. Była dosyć większa grupa, to nie była jedna osoba. Teraz co tu mamy? Ja tutaj przejadę. Patenty tutaj na skrótu jakoś. Albo... czekajcie. No nie mówcie, że się zaklinowałem. Kurde! Ale lipa, dobra. Tutaj już nie dam rady tym przejechać. Biegniemy na piesze, już mało nam zostało. Chociaż nie, bo ten dystans cały czas się zwiększa. Helikopter. Kurde. Co zmienimy sobie na to? Się z nimi pobawimy. Wow. Cholera, pale się. Mołotowem na mnie. Kubańcu. Ja mu zaraz dam mołotowa. Cholera, to jest Far Cry, to się zaraz wszystko będzie paliło. To nie jest tak jak w innych grach, tutaj zaraz wszystko spłonie. Chyba sam się zapalił, ale też jednocześnie cholera mnie. A, to skubaniec jeden. Dobra, tyle ile damy radę tutaj przetrwać, to będziemy walczyli. W miarę naszych tutaj sił. No i w akcie desperacji oczywiście na nas lecą, to samo jak w Far Cry Trójce. Trzeba uważać na nich, bo to jest cholerstwo, teraz zaraz wszystko zacznie tutaj się palić w okolicy. Tego trzeba mieć świadomość. No a kolejny leci z mołotowem, jeszcze w moim kierunku. Na szczęście innego zagrożenia z ich strony nie mamy. Oprócz tych cholernych mołotowów. Dobra, możemy też im w sumie uciec, nie? No i tak prędzej czy później się spalą. Ale zobaczcie, leci cały czas w moim kierunku. Skubany. A tu mamy jeszcze jakichś trzech kolejnych. Dobra. Zmienimy sobie na shotguna. Co jest? Cholera. Dobra, wyleczymy się. Dobrze, że sobie tam kupiłem wcześniej tą apteczkę. Tam jest kolejny, ale wszystko też płonie. Tutaj naprawdę trzeba na wiele rzeczy uważać. Kurde. No, widzicie? O tym właśnie mówiłem. A, zaraz obydwoje spłoną. No to jest też jakiś tam plus, że oni od tej swojej tutaj... wiecie, od tej swojej broni nawet mogą też zginąć. Zobaczcie. To jeżeli ich to oślepia. Ale zmienię sobie na tą broń. Okej. To będzie chyba... ale tutaj jest! Masakra! A, pięknie! Ten też. Giną wszyscy. No. Dobra. A, to jest piękne, masakra. Tak gry powinny wyglądać. Kurczę, wiecie co, powiem wam, że troszeczkę bałem się o tego Far Cry'a. Bałem się po tym, co troszeczkę odwalili z Assassinem, tak? No ten Assassin już troszeczkę lepiej działa niż wcześniej, ale bałem się tego, a się okazało, że naprawdę. Fajna sprawa wyszła z tego. Dobra, wszyscy. Mi się wydaje, czekajcie, że sobie tylko amunicję zbiorę. Dobra, tutaj widzę jeszcze dwóch kolejnych. Już czas nam zniknął, jak widzicie. Nie ma już tutaj. Miałem tylko śpieszyć do tego miejsca. Pewnie czas już dawno zniknął, ja dopiero teraz zauważyłem, ale mówię, skupiam się na tym, co się dzieje przede mną. Patrzę tylko na mapkę, gdzie tutaj przeciwnicy stoją. Dobra. Dobra, jestem cały znów.
Okej, mamy dwa paski pełne, więc można lecieć do przodu. Ponaj posiłki wroga. Odciągają, tylko jak ja mam ich tam pokonać? Gdzieś była też wzmianka o rakiecie. Ja też mam Mołotowa w sumie. Nie to chciałem zrobić. Gdzieś tutaj była wcześniej wzmianka, widziałem o... A nie, oni tutaj przylecieli. Dobra, oni wysadzili. Jak ja tego helikoptera chyba nie zestrzelę, to on będzie tutaj ciągle posiłki dowoził. Tutaj tego widzę. Stał, pięknie. Dobra, jest ta kurczę. Gdzie ona była? Ta amunicja. Dobra. Tam jest, dobra. Tutaj teraz chcę zobaczyć, czy nie ma... Właśnie. Kolesi. Oni się nie przejmują, czy są kobiety z dziećmi, czy ktokolwiek tam inny jest. Walą we wszystkich, co tam. Mój dom modlitwy. Ich także przeprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy całodniowa. Ich... Moje drzwi są zawsze otwarte. A, to jest wiadomość tego kolesia. O, tutaj właśnie jest, widzicie? To teraz... Jak ja mam to wziąć? Mało mi to mówi. Dobra, idziemy na górę. Wydaje mi się, że to ogólnie ta skrzynka tak wyglądała, bo tak miała wyglądać. Po prostu to, że tam była rakieta, nie znaczy, że mógłbym sobie ją wziąć. Czekajcie, chyba będę musiał iść tamtędy, gdzie ta lina. Widziałem to jakieś... No właśnie, tu widziałem to. Mogę się wspiąć bez problemu. O. Tutaj czasami nie miałem kogoś uratować. Aj! Dobra, dostał. Ja tu kogoś nie miałem uratować czasami. Właśnie. Ktoś tu jest. To jest ta córeczka chyba, albo nie wiem, to jest chyba jej córeczka. Powiem wam tak, ja za bardzo na te napisy, które lecą w tle gry, nie mogę zwrócić uwagi, ponieważ to, co się dzieje w grze, często przeszkadza mi w tym. Tą dziewczynkę już poznaliście wcześniej. No właśnie. She's just a child, Sabal, and she's terrified. I'll take her home, and then we'll worry about the people, okay? Thank you. You're okay. This is what we get for rescuing Ajay. We hit Paul's house, he slaughters a village. This isn't on Ajay, it's on me. We can't worry about that now. They took the outpost, and they have hostages. Fine. The outpost first. Without it, we're cut off from the others. Come. No dobra, kolejna misja, jak widzicie, wypełniona. Look at this. As if Pagan didn't already have enough to answer for. Brother, we need to talk. Sabal, what is it? I'm needed in Banipur, and Amita is focused on the outpost. So it's up to you to help with the hostages. I know it's a lot to ask, but they must be rescued before we take back the outpost. But Amita said... The outpost is important, but our top priority should be the lives of those hostages. The people of Kirat depend on the Golden Path for protection. We cannot let them down. Rescue the hostages, brother. No dobra, mamy już tutaj informacje o kolejnej misji, ale wiecie co, dzisiejszy odcinek, ten drugi, chciałem, aby był troszeczkę krótszy, ze względu na to, że po prostu nie dałem rady go już wyrenderować dla was na dzisiaj, dlatego trwa tyle, ile trwa.
Jutro co najmniej dostaniecie dwa odcinki 30-minutowe, tego możecie być pewni. Ja zaraz będę się też brał za nagrywanie. Wrzucę wam jeszcze dzisiaj ten odcinek. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Wszystko zostało spalone, to wszystko jest widoczne. A do tego jeszcze no, takie widoki, no to się w głowie nie mieści naprawdę, jak ta gra jest epicka, jak ona jest śliczna. Coś naprawdę niesamowitego. To wszystko, no nie mówię tylko o względach wizualnych, tak, ale o samej... O całym, o wszystkim dosłownie, naprawdę. No to podpalenie, te drzewa pewnie też da się podpalić, tak jak to było w Far Cry'u Trójce, no coś niesamowitego, naprawdę. Jeśli macie okazję, macie pieniądze, to sobie kupcie tą grę, na pewno żałować nie będziecie. A w dzisiejszym odcinku to by było tyle, mam nadzieję, że wam się podobała taka króciutka misja, dosyć szybka. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę, no i czekajcie na kolejne odcinki jutro. To by było tyle, do usłyszenia, cześć!